Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhara, a dzisiaj zagramy sobie w giereczkę pod tytułem Izolacja. Moi drodzy, jak wiecie, co jakiś czas staram się szukać różnych giereczek, różnych visual novelek w języku polskim i tak oto przeszukując neta trafiłem właśnie, moi drodzy, na Izolację. Nasze życie nie jest takie jak wcześniej, każdy musi przyzwyczaić się do nowego stylu życia. Utknąłeś w czterech ścianach, ale to nie znaczy, że nie możesz kreatywnie spędzić swojego czasu, ale pozostaje pytanie, co powinieneś dzisiaj zrobić? Z tego co patrzyłem, to graficznie naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Więc moi drodzy, dzisiaj spędźmy wspólnie czas bardzo kreatywnie. Idealna gra po prostu dla mnie. I tak nie wychodzę z domu. I tak nie wychodziłem z domu. To teraz dodatkowo będę siedział w domu w grze. Mamy 14 marca. Jest 14 marca. To pierwszy dzień izolacji. Nikt nie spodziewał się, że to stanie się tak nagle z dnia na dzień. Mam jednak nadzieję, że to tylko przejściowe i potrwa krótko. Myślę, że powinnam wykorzystać jakoś ten czas spędzony w domu i coś porobić. Tylko co? Nagrywaj na YouTube'a, pograj na gitarce i odpalmy jakiegoś streamka. Widzę, że tutaj muzyczkę lubisz, to będziemy, kurde, streamować i coś pisać. Jeszcze winko sobie tam chlapniemy, będzie zajebiście. Co powinnam dziś zrobić? Mam bardzo dużo tego. Moi drodzy, co robimy pierwszego dnia? Pierwszego dnia... O, zapomniałem kompletnie o tej butelce z No to pierwszego dnia, moi drodzy, winko na zrelaksowanie. Jeszcze zostało w niej trochę wina. Weź łyka, wypij całą butelkę, rozglądaj się dalej. No to zaraz wypijemy całą butelkę, ale najpierw porozglądajmy się dalej, moi drodzy, może innym razem. Za chwilę wrócę do tej buteleczki, tak na rozluźnienie dzisiaj, a później pogierczymy sobie. Mamy tutaj też komputerek, może przysiądę do laptopa. Pograj w gry, wejdź na swojego bloga. O, mamy nawet swojego bloga, to też wejdźmy na nie, albo to zaraz. Najpierw mam lepszy pomysł, najpierw wypijemy butelkę wina, a później pójdziemy do bloga. Co, sama się nie napije? Oczywiście, że się napije. Ale dobre. Smak słonecznej południowej Francji. Ale myślałem, że naleję sobie chociaż do szklaneczki czy coś. Znaczy szklaneczki, do... Kieliszka, tak. Chodziło mi o kieliszek. Nie znam się na winie i... Jestem pijana. Już? Może lepiej... Nie spać! Mieliśmy teraz na bloga wejść. Okej, moi drodzy, pierwszy dzień może nie był najbardziej produktywny na świecie, za co bardzo was przepraszam. Ja myślałem, że to tak tylko... Tylko na początek dnia. Nie jest źle. Co powinnam dziś porobić? Dzisiaj nie! Nie robię winko. Dzisiaj winko nie. Dzisiaj, moi drodzy, wejdźmy sobie na naszego bloga. Porozwijajmy się. Wejdź na swojego bloga, może to pora by zajrzeć na bloga. O, wow! Ostatni wpis jest z zeszłego roku. Przydałoby się podpisywać na komentarze, dużo się ich zebrało. Widać, ludzie lubią czytać o podróżach, zwłaszcza jak sami siedzą zamknięci w domach. Tęsknię za podróżami, ale co poradzę? Teraz i tak nigdzie nie pojadę. Powinnam za to częściej zaglądać na bloga. Dobrze, no to będziemy, moi drodzy, rozwijać bloga. Czas leci i końca nie widać. 6 kwietnia? Kiedy to zleciało? Siedzę w domu już 3 tygodnie i co ja robię przecież? Ej, proszę mi tutaj tak nie pomijać, bo na razie wychodzi na to, że przez te 3 tygodnie wypiłem winko i posiedziałem na blogu. Nie świadczy to chyba o mnie za dobrze. To bardzo nie w moim stylu. Normalnie nie spędzam tyle czasu bez wychodzenia z domu. Nie spędzam tyle nawet bez wyjeżdżenia gdzieś dalej, ale jest jak jest. Dam radę! A tymczasem, co powinnam dziś zrobić? Dobra, dzisiaj, moi drodzy, walić telefon, co to jest? A gdyby tak przejrzeć sobie album ze zdjęciami, czemu zostawiłem cię na podłodze? Nie, dobra, walić zdjęcia. Rozglądaj się dalej. Wszystkie te miejsca na mapie wydają się być jeszcze dalej niż zwykle. Zaplanuj nową wycieczkę, powspominaj wycieczki. A zaplanujmy nową wycieczkę na przyszły czas. Nie zaszkodzi zacząć już rozmyślać, gdzie w kolejne miejsce się wybiorę, bo widać, nasza główna bohaterka lubi podróże. Nie mogę oceniać wszystkich swoją miarą, muszę się wczuć tutaj w tę główną bohaterkę. Lubisz podróże, więc rozwijajmy twoje pasje, twoje zainteresowania. Kiedyś w końcu nadejdzie ta okazja. A jakby tak wybrać się do Nowej Zelandii? Tak, jedź gdzie tylko chcesz. A jutro winko. Nie, no dobra, już to winko zostawiamy. Marzy mi się zobaczenie tych przepięknych krajobrazów na własne oczy. Po tym wszystkim mógłby to być dobry start. W takim razie może napiszę do mojej kumpeli z Australii. Dobra, czyli teraz
Kolejny tydzień zleciał. Za szybko, to się duży bardziej niż... Nie, to właśnie leci bardzo szybko. Dzisiaj napiszesz do tej koleżanki. Jak nie wiesz, co zrobić ze sobą, to sięgnij po telefon. Przeglądaj, zadzwoń do... A, nie. Dobra, to tutaj nie. A tutaj nie mam na to ochoty. A, nie masz ochoty na to. A na... Nie mam na... Dlaczego nie masz ochoty już na tyle rzeczy? Ej, mordeczko. Piękna gitaro. Czemu tak samotnie podpier... No to... Naucz się nowych trików na gitarze. O! Rozbudujmy swój warsztat gitarowy. Może spróbuję czegoś innego tym razem. Właśnie, rozwijaj się. Zawsze byłam pełna podziwu, widząc gitarzystów na scenie robiących jakieś triki. No to możesz to sobie porobić. Granie zębami, granie na plecach. Ej, jestem zaskoczony, ja od miesiąca nie grałem i nie piłem winka. Trzeba to naprawić, moi drodzy. A do tego wszystkiego jakieś trudne chwyty. W sumie nie idzie mi najgorzej. Zmachałam się, ale było warto! Dobra, moi drodzy, to czas 20... Co? Minęło już 5 miesięcy, a ja... 5 miesięcy bez winka i bez gier. O kurde, trzeba to nadrobić. Zaczynam już zapominać, jak to jest funkcjonować. Okej, spokojnie koleżanko, nie denerwuj się. Tęsknię za przyjaciółmi, za rodzicami, za tym, jak było wcześniej. Szkoda, że mieszkam sama. Nie mam aż tylu rzeczy, jakie można robić samemu w domu. Wciul tego masz. Ale póki nie mam innego wyboru, pozostaje pytanie, co powinnam dziś zrobić? Masz ochotę? Nie masz na to ochoty już? Kurde, no dobra. No to skoro nie chce ci się grać, a tutaj co mamy? Może odpalę jakieś pachnące skarby z szuflady. Rozglądaj się dalej, nie będziesz marnowała cały dzień na jakieś kurde... świeczki, jakieś kredki. Dawno do ciebie nie sięgałam. Miałam niestety zbyt mocną blokadę artystyczną. Przejrzyj, narysuj coś nowego. O, jakiś rysunek cudowny. Ja też zrobię. Dobra, koleżanko, robimy wspólnie rysunek. Muszę pójść po papier. Co by tu narysować? Pozwolę się ponieść wyobraźni. To ja też się poniosę wyobraźni. Dobra. Ja skończyłem, teraz twoja po kolei, pokaż. Pozwolę się podnieść wyobraźni. Do tego muszę znaleźć jakiś wzór. Kurde, ja nie korzystałem z żadnego wzoru. Jak się rysował gitary? A, tu może jakiś kotek. A, dobrze było przełamać się, jakoś kreatywnie wyładować. Pokażesz mi, co narysowałaś? Ej, oszukane, ale ja pokażę widzom, co narysowałem. Patrzcie, to... O, patrzcie. Coś takiego narysowałem. Możecie napisać teraz w komentarzu bardzo ładnie, jak myślicie, co przedstawia ten rysunek. Ja już zaraz wam powiem. To jest lewitujący pan misio, który jest bytem wyższym i lata, kurwa, nad miastem lata i powiedział: przejmuję, kurwa, to miasto jest teraz moje, a tam ludzie panicznie krzyczą, bo on wleciał i napierdala jakimiś laserami. I miasto płonie. Znaczy chciał je przejąć, ale nie wiem, co to jest, to oko w tym budynku. Ale mieszkańcy powiedzieli na początku, że nie oddamy ci tego miasta. I pan misio się wkurwił i zaczął rozpierdalać te budynki. I finalnie nie ma miasta i nie ma ludzi. Znaczy ludzie są, jeszcze krzyczą tutaj. Pół roku za nami. Trudno jest już sobie wyobrazić, jak było wcześniej. I co teraz, moja droga koleżanko? Nie wiem, co robić. Jak będzie wyglądać powrót do normalności? Czy kiedykolwiek wrócimy do normalności? A może to będzie nasza nowa normalność? Tak czy inaczej, co powinnam dziś porobić? W sumie przez pół roku nie rozmawiałeś z nikim. Nie masz na to ochoty. Kurde, ty już na nic nie masz ochoty. Na podróże nie masz ochoty. Na telefon? Okej. No dobra. Zadzwoń do kogoś z rodziny. Niech będzie. Niech po roku się dowiedzą, że żyje. Siema, mamkę, ja żyję, naprawdę, dawno z rodzicami nie rozmawiałem, no już pół roku będzie. Tak, mamo, czuję się dobrze i jestem zdrowa, staram się dbać o siebie jak mogę. Od pół roku winka nie piłam, ale narysowałam piękny rysunek. Nie, tato, nie wychodzę nigdzie. A co u ciebie? Tak, pomogę ci z ustawieniami wideoczatu. Jak tylko się to wszystko skończy, to wybieramy się nad morze, co nie? Dobrze, że jednak zadzwoniłam do nich. Miło było usłyszeć znowu ich głosy. Wiele razy wątpiłam, czy kiedykolwiek uda mi się wydostać z izolacji. O nie, czy to... To wygląda troszeczkę jak koniec, bo z tego co czytałem, giereczka jest dosyć krótka. Natomiast ja chciałem jeszcze pograć winko, cholera. Nigdy wcześniej nie doświadczyłam przecież takiej sytuacji, takich okoliczności. Czuję się, jakby umknęło mi z życia wiele dni. Ale starałem się mimo wszystko rozwijać. Cały czas jakoś tak w pełni staraliśmy się wykorzystać to tak kreatywnie. W końcu po długim czasie drzwi zostały otwarte, a świat starał się znów wrócić do normalności. Każdy poradził sobie z zamknięciem na swój sposób. Znalazłam czas na granie w gry.
A to miałem? Czyli grałem sobie w gry? A no to zajebiście! Nie widziałem tego, ale graliśmy sobie. Razem spędzaliśmy wieczory na wspólnym graniu i bawi... A to mnie ominęło. Ale chciałem to. Odkryłam, że nawet w taki sposób można przeżywać przygody z bliskimi. No oczywiście, że tak. No kurde, że można. Jakie ja przygody, jakie ja fazy przeżyłem, kurde, w Minecrafcie. Wznowiłam również stare znajomości z wycieczek. Przez to, że musiałem wyposażyć się w sprawny sprzęt do wideoczatu. Przez to musiałem wyposażyć się... A, to już przeczytałem. Teraz mogłem łatwiej poznawać nowych ludzi z drugiego końca świata. A, nie musiałem do tego nawet wychodzić z domu! Czas izolacji był dobrą okazją na podjęcie się nowego hobby. A co było nowym hobby? A, tutaj jakieś artystyczne rzeczy. Kontynuowałam grę na gitarze, ale także okazało się, że nawet radzę sobie z majsterkowaniem i ze scrapbookiem. Nie wiem, co to jest. Dołączyłam do społeczności, które też się tym interesują. No to zajebiście, że mogłam się do tego przyczynić. Na moim blogu zaczęłam coraz częściej udostępniać moje rękodzieła. Aż w końcu przekształcił się on w blok artystyczny. No i zajebiście, kreatywnie. Obawiałem się, że nie będę mogła wrócić do zajmowania się tym, co robiłam wcześniej, ale okazało się, że zmiana trybu życia, nawyków oraz sposobu spędzania wolnego czasu może też być czymś interesującym i pokrzepiającym. No i zajebibi, koleżanko, dziękuję za grę w izolację. Jak gorąco, głupie światła. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Przypominam również o możliwości wspierania kanału w opisie tego filmu. Niebieski guziczek wesprzyj. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusiki, a ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Loki7. Dzięki ślicznie za wsparcie kanału. Trzymajcie się i pa, pa!